Kiedy pierwszy raz usłyszałam o numerologii Karam Kriya kilkanaście lat temu, w ogóle mnie to nie pociągnęło, w ogóle mnie to nie zainteresowało. Stwierdziłam, że mam dosyć ścisłości, matematyki i jakichś nauk ścisłych. Owszem, Kundalini Yoga mnie bardzo interesowała, bardzo pociągała, bardzo fascynowała, ale już w numerologię miałam takie wyobrażenie, że nie, to szkiełko i oko na pewno i nie jestem zainteresowana i nie mam przestrzeni, żeby wchodzić grubo w jakieś liczby. I minęło dobre kilka lat, zanim dojrzałam, zanim weszłam głęboko na ścieżkę jogi Kundalini i zanim zaczęłam bardziej odczuwać te wartości, tą ścieżkę dharmy, ścieżkę sigdharmy. I gdzieś tam przez te lata cały czas przewijała się terminologia właśnie numerologii, ale w taki subtelny sposób, w wielu odniesieniach do jogi Kundalini. I oczywiście to jest taki przykład, kiedy nie ma co się do czegoś zmuszać, kiedy przychodzi czas i miejsce na pewne rzeczy, robi się przestrzeń i właśnie tak mnie jakoś głęboko zawołało coś od środka, że nawet bez jakiegoś zastanawiania, bez właśnie takiej logiki, takiego logicznego wyboru, tylko taki zew, taka potrzeba serca się pojawiła, ni stąd, ni zowąd w zasadzie, na to, żeby zacząć zgłębiać i poszerzać moje zrozumienie i moje doświadczenie jogi Kundalini, medytacji, całego rozwoju świadomości przez pryzmat właśnie liczb. I jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że to, co kiedyś upatrywałam jako takie konkretne, jako takie stałe, jako takie właśnie logiczne i ścisłe, okazało się być bardzo subtelnym, bardzo mocno związanym z psychologią, bardzo mocno związanym z tym, co niewidzialne, co nieznane i wymagało to ode mnie wejścia w zupełnie nowe strefy, właśnie tego dyskomfortu bądź też nieznanego, po prostu zaufania. I to już było naprawdę taka ścieżka, taka jazda, powiedziałabym, płynięcie taką rwącą rzeką świadomości i poznawanie rzeczywistości, ale przez ten niesamowity pryzmat liczb i ich zależności. I być może teraz oglądając, słuchając tego, co mówię, ty cały czas masz blokady, bądź ty cały czas nie rozumiesz, więc dlatego dzisiaj wytłumaczę ci, czym jest dla mnie numerologia Karam Kriya. Więc po pierwsze, im dłużej zgłębiam, im bardziej się zagłębiam w niuanse, bo to też trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby poznać te charakterystyki, tym bardziej niesamowite i tym większą studnią bez dna wydaje mi się cała ta przestrzeń numerologiczna. Po drugie, jest to dla mnie wspaniałe narzędzie psychologiczne, psychoterapeutyczne. Po trzecie, pozwala mi poznać świat poprzez liczby, i też poznać liczby, uczyć się liczb i ich wzajemności, całej sekwencji poprzez studiowanie życia, świata. I do tego właśnie zachęca Shiv Charan Singh, twórca numerologii Karam Kriya, bo za słowami Pitagorasa mówi on, że jeżeli znasz tylko liczby, to nie znasz życia, albo jeżeli chcesz poznać tylko życie bez poznania liczb, to też tego życia nie poznasz. Więc tutaj jest ten efekt synergii. Przez pryzmat liczb poznajemy zasady, relacje, prawa rządzące światem, wszechświatem, kreacją całą, całą świadomością. I tak samo zgłębiając się w niuanse świadomości, medytując, poznając relacje międzyludzkie całe, obserwując komunikację między ludźmi, i też moje zachowania, innych zachowania, okazuje się, że zaczynam poznawać liczby. I przez to one jeszcze bardziej stają się przewodnikami, wskaźnikami na dalsze kroki w moim życiu. No i oczywiście poprzez poznawanie dat urodzenia, daty roku, daty dnia, wszelkich dat, wszelkich liczb, możemy wyciągnąć pewne nauki z tego, pewne wnioski, pewne porady, pewne wskazówki. Czyli to nie jest przewidywanie przyszłości, tylko to są wskazówki. To jest poszerzenie świadomości po to, aby czerpać jak najwięcej, jak najgłębiej wchodzić, jak najwięcej wynosić, wiedzieć jak się uczyć, bo to są wszystko lekcje, więc my mamy takie jakby słowniczek, takie jakby ściągawkę
pomoc właśnie w postaci liczb, pomoc w postaci innych nauczycieli, którzy już są konsultantami, no i też u samego mistrza Shiva Charana Singha, pomoc w przechodzeniu przez turbulencje życia, bo życie jest takim oceanem, worldly ocean, turbulentnym, pełnym sztormów, a my płyniemy łódeczką, kadłubikiem, takim orzeszkiem, no i teraz z jakimi wartościami płynąć, żeglować przez życie, to wspaniale sprawdza się numerologia Karam Kriyi. I są to porady bardzo precyzyjne, są to takie insighty, takie wglądy, gdzie, tak jak już powiedziałam, im głębiej wchodzimy, tym jeszcze większe pokłady mądrości odkrywamy, więc jest to po prostu roller coaster takich pozytywnych odkryć mądrości świata, siebie, serca, intuicji i wszelkiego stworzenia. I dlatego zachęcam wszystkich do spróbowania, otwarcia się na to, co przekazuje, co może Tobie przekazać numerologia na dany rok, na Twoją, w Twojej sytuacji, w przypadku Twojej daty urodzenia, a także w przypadku Twojego problemu, bo tutaj też wspaniale sprawdza się numerologia Karam Kriya. A więc masz jakiś problem w życiu, coś Cię gryzie, masz jakieś pytanie, dylemat albo jakąś powtarzającą się sytuację, jakąś karmiczną sytuację, bo tutaj studiując czy jogę, czy świadomość, czy ścieżki jogiczne, czy szamańskie, czy numerologiczne, mówimy o takich aspektach karmicznych bądź darmicznych, czyli pozytywnie wpływających na Ciebie i świat i negatywnie wpływających bądź też takie, w których jest Ci ciężko, powtarza się coś, czujesz ból, kręcisz się wokół własnego ogona. To są takie karmiczne sytuacje, kiedy po równi pochyłej wchodzisz z jednej emocji w drugą, w trzecią, coraz gorsze. Tak więc taka konsultacja ze specjalistą może dać Ci bardzo wielką pomoc, bardzo Ci przybliżyć i pozwolić na spojrzenie z innej perspektywy. I tutaj, co ciekawe, to nie jest tak, że to konsultant mówi Tobie, na co zwrócić uwagę, tylko Ty sama czy sam dochodzisz do tego. Rolą konsultanta jest tak kierować pytania, tak kierować rozmowy, bo tutaj głównie chodzi o rozmowę. Liczby liczbami, ale chodzi o rozmowę i o danie Tobie okoliczności, okazji do tego, aby samemu wgłębić się, przy prowadzeniu, przy asystowaniu i przy takiej trzymaniu przestrzeni przez konsultanta, aby samemu dojść do takiej wewnętrznej mądrości i samemu zacząć odkrywać zależności, wnioski, nowe ścieżki, stare schematy i zobaczyć, czym można je zastąpić, aby to było wznoszące i podtrzymujące, wzmacniające Ciebie i Twoich bliskich, otoczenie i cały świat. Dlatego zapraszam do wszelkich warsztatów, wszelkich webinarów, wszelkich postów na ten temat. Jeżeli Cię oczywiście to interesuje, jeżeli potrzebujesz pomocy właśnie z takiej perspektywy, bo numerologia to nie są czyste liczby, to nie jest mówienie Tobie, co Ty masz zrobić, tylko to jest pomoc Tobie w odkryciu, że Ty sama czy sam odkrywasz, wchodzisz na swoją darmiczną ścieżkę, czyli tą, która jest zgodna ze ścieżką Twojej duszy, z tą, która jest zgodna ze ścieżką Twojego przeznaczenia, tą, w której uczysz się i zmieniasz postrzeganie, czyli postrzegasz wszystko, nawet porażki, nawet błędy jako lekcje. Błędy, porażki, tak zwane porażki, jako przyczyna Twoich sukcesów, jako przyczyna Twojego rozwoju. Najbliższy warsztat, nie wiem kiedy to będziesz oglądać, ale już za kilka dni, 20 stycznia, online i dostęp do nagrania będzie także po wydarzeniu. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie i zobaczymy, co popłynie, bo ja też nigdy nie wiem, ale zawsze ufam procesowi i zawsze dzieje się bardzo dobrze. Tyle i tak, jak powinno być, tyle, ile potrzebują tego uczestnicy i tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć i zaabsorbować. Dziękuję Ci za wysłuchanie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce na różnego typu moich warsztatach albo gdzieś w czasie i przestrzeni. Buziaki, pa, pa, trzymaj się cieplutko.